Zintegrowany system kwalifikacji był tematem konferencji prasowej, która odbyła się we Wrocławiu. Organizatorem konferencji był Instytut Badań Edukacyjnych. Zintegrowany system kwalifikacji został wprowadzony w Polsce ustawą Sejmu na początku 2016 roku. Jest systemem, który ma integrować, porządkować i opisywać wszystkie kwalifikacje, które można nabyć w Polsce. Jest przede wszystkim narzędziem polityki tak zwanego uczenia się przez całe życie. Jednocześnie pozwala kompetencje, które posiadamy, czyli umiejętności, które nabywamy w różnych okresach i miejscach swojego życia, potwierdzić certyfikatem, który będzie certyfikatem z tak zwanym symbolem polskiej ramy kwalifikacji, co nam da szansę porównywania naszych kwalifikacji w innych krajach. Zintegrowany system kwalifikacji już działa. Jest on dostępny dla pracowników, dla pracodawców. Mamy już potwierdzone kwalifikacje i mamy osoby, które już czynnie uczestniczą w tym systemie. Jako pierwsza kwalifikacja to była kwalifikacja monter stolarki budowlanej i w ramach tej pierwszej kwalifikacji już mamy potwierdzone certyfikaty. Cały czas dochodzą, pojawiają się nowe kwalifikacje. A w związku z tym nowe kwalifikacje są potwierdzane, nowe instytucje angażują się w system, tak więc system cały czas żyje i cały czas się rozwija. Każdy w Polsce może skorzystać z dobrodziejstw ZSK, czyli potwierdzić swoje kompetencje w instytucjach certyfikujących, które powstają. System jest w tej chwili w fazie tworzenia, w związku z tym on będzie prawdopodobnie działał, czy obliczony jest na wiele, wiele lat. I pewnie będzie taką rzeczywistością przede wszystkim dla tych, którzy w tej chwili są w szkołach i na studiach. System jest otwarty dla każdego, kto chciałby potwierdzić swoje kwalifikacje bez względu na wiek. Zintegrowany system kwalifikacji. Komu się przyda? Kto odniesie korzyści? Można powiedzieć, że wszyscy. Po pierwsze, mamy taką erę rozwoju gospodarczego, nie tylko w Polsce, ale szczególnie na Dolnym Śląsku, że uczenie się przez całe życie nabiera wyjątkowego sensu. Co to znaczy? Że zarówno i menedżerowie, jak i wykonujący czynności operacyjne, jak i pracownicy poszukujący ciekawej pracy muszą nieustannie się dokształcać. Już w tej chwili nie mówimy tylko o zawodach, że jedne znikają, drugie się pojawiają, ale też w samych zawodach napływ nowych technologii, nowych urządzeń, nowych produktów powoduje, że pracownik, każdy, który chce być atrakcyjny, czyli chce dobrze zarabiać, chce być dobrze motywowany do pracy, musi się uczyć, jeszcze raz uczyć. No i pytanie jest tak, jeśli się uczymy, to lubimy, żeby potwierdzać, żeby mieć to świadectwo, niektórzy mówią ten papierek, który się przyda. No i właśnie ten system mówi tak, nieważne gdzie się uczyłeś, czy w szkole, czy w firmie szkoleniowej prywatnej, czy też u pracodawcy miałeś to szkolenie, w trakcie pracy, kiedy już wykonywałeś, to jeśli masz te umiejętności, to możesz przyjść do wyznaczonych miejsc, złożyć egzamin i dostaniesz certyfikat. Po co on jest potrzebny? No dzisiaj pracujemy we Wrocławiu, jutro może w Krakowie, pojutrze może w Bautzen, może w Görlitz, może w Warszawie, może u innego pracodawcy. Nie trzeba wtedy tłumaczyć. Rekrutacja odbywa się dużo prościej, tak? Jeśli mamy te certyfikaty, one mają tam takie cyferki, odniesienie, na jakim wysokim poziomie nasze umiejętności i kwalifikacje są, to wtedy pracodawcy, mając tą wiedzę, mogą szybciusieńko rekrutować odpowiednich specjalistów. Nie ma wtedy rozczarowań zarówno pracownika, że wyobrażał sobie, że ta praca jest trochę inna, a i pracodawcy, że kwalifikacje danego pracownika okazały się niezbyt trafione. Za mną, proszę Państwa, widzą Państwo stronę internetową, do której zachęcam do odwiedzenia. Na tej stronie mogą Państwo przejść płynnie do zintegrowanego rejestru kwalifikacji, w ramach którego znajdą Państwo wszystkie kwalifikacje, które już w tej chwili są kwalifikacjami funkcjonującymi. Mamy ponad 9 tysięcy kwalifikacji, bowiem są to kwalifikacje zarówno szkolne, ale i też kwalifikacje rynkowe, czyli te, które naszych przyszłych pracowników, a bądź też naszych pracodawców najbardziej w chwili obecnej interesują. Oczywiście cały czas rejestr jest aktualizowany i są dołączane nowe kwalifikacje. Tak, reprezentując Wojewódzki Urząd Pracy, mamy 60 tysięcy ludzi, którzy są na bezrobociu. Oni
W większości mówią, że nie umieją, nie mają kwalifikacji, w zasadzie nie podejmowali długo pracy. Ale jak tak dopytamy ich, to niektóre się zajmują panie dziećmi małymi, niektóre osobami chorymi, a zatem mają już umiejętności opiekunki dziecięcej czy opiekunki osoby starszej. A zatem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie ten system pozwala na to, że bez ukończenia form szkolnych, a mając te umiejętności, można złożyć takie egzaminy i certyfikaty w określonych miejscach otrzymać. Można się nim dalej posługiwać. Dlaczego? No dlatego, że rozerwaliśmy uczenie z jednością miejsca, jakim jest szkoła, studia wyższe, szkoła policealna. Wreszcie mówimy o tym, że człowiek otwarty i chętny uczy się w każdym miejscu. Samokształcenie to jest nic innego jak uczenie się poprzez internet również, czyli można się uczyć wszędzie, ale zdawać egzamin, certyfikować się, udowadniać, że ta nauka była efektywna, można będzie w owym wyznaczonym jednym miejscu, ale taki sam certyfikat otrzyma ktoś, kto opiekunką dziecięcą stał się w systemie szkolnym, jak też wtedy, kiedy się opiekował własnymi dziećmi. A więc można powiedzieć, że przemieszczanie się pomiędzy rynkami lokalnymi, krajowymi, europejskimi no jest łatwiejsze. Jest łatwiejsze, tak? Mają specjaliści kwopot z nostryfikacją dyplomów, świadectw, z tłumaczeniem i tak dalej. No cały ten system powstał po to, on już jest dobrze zaawansowany, że przynajmniej zawody z systemu edukacji szkolnej i szkolnictwa wyższego już mają swoje odniesienie do krajów europejskich w Unii Europejskiej. A zatem już tam nie trzeba w większości tych dyplomów nostryfikować i certyfikować. One są po prostu na równi odczytywalne, a o to nam chodzi, żeby życie było prostsze, a łatwiej znaleźć optymalną swoją pracę. Dla przykładu mamy oprócz montowania stolarki okiennej, budowlanej, mamy kwalifikację naprawa dysków HDD, która cieszy się dość dużym zainteresowaniem ze strony studentów informatyki, którzy żywo są zainteresowani dodatkową kwalifikacją, którą mogą zdobyć. Ponadto mamy przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi. Pojawiła się również kwalifikacja przedstawiciela handlowego, czyli zapotrzebowanie rynku wskazuje na to, że taka kwalifikacja dobrze, żeby funkcjonowała. Sama idea oczywiście pochodzi z serca Unii Europejskiej. To tam zauważono, że by mógł obywatel Unii Europejskiej znaleźć swoją wymarzoną pracę, no to, że mógłby jej poszukiwać nie tylko na lokalnym, regionalnym, krajowym rynku, ale mógłby ją poszukać też i w innym z krajów. No i pytanie było, jak ułatwić mu poruszanie się po rynku pracy. No i wtedy Ministerstwo Edukacji Narodowej taki projekt rozpoczęło oczywiście ze środków unijnych. Powstał cały zespół międzyresortowy, który był do spraw uczenia się przez całe życie, w tym do krajowych ram kwalifikacji, tak? Czyli jeśli i tam padła idea, po pierwsze, że uczyć się musimy przez całe życie, bo tempo rewolucja cyfrowa biegnie. I po drugie, że uczymy się w różnych sytuacjach, w różnych miejscach i że nie wszystkie nasze umiejętności są poświadczane, nie możemy okazać świadectwa, choć mamy taką wiedzę i umiejętności. No i było pytanie, kto w państwie byłby za to odpowiedzialny, żebyśmy mogli stawać i zaświadczać, że te umiejętności posiadamy. No i tak powstał zintegrowany system kwalifikacji. Istotą tego certyfikatu jest to, że jest on uznawany w wielu krajach na świecie, w Unii Europejskiej. Systemy kwalifikacji są w tej chwili w prawie 150 krajach na świecie, więc daje to ogromne szanse tym, którzy chcą pracować w innych miejscach, nie tylko w Polsce. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, do kontaktu z doradcami regionalnymi, bowiem system jest dla każdego i każdy w nim może znaleźć coś ciekawego, interesującego dla siebie